co nam będzie potrzebne do wykonania tego sosu. A więc zielona papryka, tutaj jest jej 3 kilo, 2,5 kilo zielonego jalapeno, 3 duże cebule i 2 ząbki czosnku. I teraz się bierzemy za robotę. A więc tak, w pierwszej kolejności oczywiście myjemy paprykę i bierzemy się za przygotowanie naszej bazy, czyli kroimy ją po to, żeby można było ją zblendować i zacząć gotować. Tak więc kroimy, a następnie blendujemy. Po pokrojeniu i zblendowaniu bazy sosu przelewam do garnka. Odpalam ogień i niech już się powoli redukuje z wody. A ja teraz biorę się za obieranie cebuli, czosnku i lecimy dalej. Teraz zamykamy i blendujemy. No to teraz bierzemy się za jalapeno zielone. Z nich nie pozyskujemy nasion, więc obcinamy tylko tu czapeczki. Czapeczki odkładamy, bo nam się przydadzą, ale do czego to powiem wam później. Kilka cięć do blendera, blendujemy i lecimy dalej. I teraz tak, po zblendowaniu jalapeno przelewam do osobnego garnka. Nie wlewam na razie do tej mojej bazy, która mi tutaj się gotuje, redukuje i tak dalej, ponieważ najpierw muszę w tej bazie dostosować smak, a później dopiero na sam koniec będę tutaj dolewał te moje zmielone jalapeno. Zobaczcie, tutaj zostały mi czapeczki. No, się z tym nie pieściłem, po prostu obcinałem tak. I teraz będę odrywał ogonki od tych czapeczek, a co z tym zrobię dalej, to się zaraz przekonacie. I teraz tak, mam wiaderko z Obi, to jest wiaderko z materiału plastiku PP, który jest przeznaczony do żywności, także niczego się nie obawiam. Tutaj mam roztwór solanki z rodzynkami, koprem, troszeczkę chrzanu, cebula, marchewka i tak dalej. I tu już mam wrzucone różne superhoty. No i te moje czapeczki też do tego wrzucam po oderwaniu ogonków oczywiście. Następnie mniejszą pokrywką dociskam to i żeby cały czas było pod roztworem, dociskam to słoikiem wody. Bardzo pięknie pachnie już taką kwaszonką, kiszonką. No i zamykam to sobie, żeby nie miało za bardzo kontaktu z otoczeniem, bo oczywiście tu nie chodzi o to, że przez tą rureczkę ma mi to fermentować i tak dalej, tylko chodzi o to, że ja zabezpieczam to ze względu na to, że no niestety wiemy, że pleśnie, grzyby i tak dalej latają cały czas w powietrzu, no a dzięki temu mi się do środka nie dostaną i mi tego wszystkiego nie zakażą, a my bierzemy się dalej za sosik. Teraz tak, pytanie, jakie przyprawy? Oczywiście tak, sól, pieprz, kmin rzymski, odrobinę swojego zerwanego rozmarynu. Tutaj mam cubrzycę zieloną i tutaj mam czomber, a zaraz wam opowiem, ile czego daje. A więc tak, tutaj w misce mam 3 łyżki soli. Później mam 2 łyżki pieprzu całego niemielonego, 3 łyżki kuminu rzymskiego, później jest 1 łyżka rozmarynu, 1 łyżka cubrzycy zielonej i 2 łyżki czombru i to wszystko wrzucam tak samo do blendera zaraz razem z 2 chochelkami mojego mielonego jalapeno. Wrzucam to wszystko. I blendujemy.
Wlałem do środka już mój miks przypraw i teraz będę wlewał te moje całe blendowane jalapeno i wtedy dopiero będziemy próbowali. Według mnie baza już jest całkiem dobra. Teraz, kiedy już wszystko mam tutaj wlane, spróbowałem sobie, mi jak najbardziej odpowiada. Jeżeli chodzi o kwaskowatość, to można dodać sobie witaminy C w proszku, tak około 50 gramów, to też jest naturalny konserwant. No i trzymamy na ogniu przez około jeszcze 40 do 50 minut. Redukujemy, mieszamy co chwilę też, żeby nam się to wszystko nie przywarło. I, że tak powiem, każdy później już sobie ustala według siebie. Ja wsypałem tutaj jeszcze pół szklanki cukru i myślę, że to będzie taka moja baza wyjściowa do jakiegoś guacamole i tym podobne. Teraz tak, mam buteleczki, mam świeżo zagotowaną wodę. Oczywiście można je wyparzyć w piekarniku, powiedzmy na 200 stopniach, ale ja wolę wrzątkiem i zalewam sobie kolejno te buteleczki, każdą. Może będzie to kiepsko widać, bo para się oczywiście unosi. Wyparzam je i zostawiam na jakieś 10 minut. Tak samo robię tutaj w garnuszku. Mam lejek, chochelkę i zakrętki. To wszystko zalewam, wyparzam, żeby później nalać do tego sos. A sos też musi mieć oczywiście odpowiednią temperaturę, ale o tym za momencik. A więc teraz tak, tutaj mam moje buteleczki, z których powylewałem już tą gorącą wodę. Oczywiście potrząsałem nimi, dopiero później wylałem po kilku minutach, żeby je dobrze wyparzyć. Oczywiście wyparzony lejek, wyparzona chochelka. I tutaj mam mój sos, który, jak widzicie, cały czas jest na etapie gotowania. Ja mogę sobie zmniejszyć go trochę, ale chodzi o to, żeby zalewać gorącym sosem, żeby on miał minimum te 85 stopni, żeby nam się to później nie popsuło. Tak więc biorę pierwszą chochelkę. Raz. Dwa. No i oczywiście, jak to zawsze, ja przelałem. No i teraz takie szybkie podsumowanie z tego wszystkiego, co wam pokazywałem. Wyszło mi 7 litrów sosiku. Jeszcze cieplutki, gorący, zalany. I nie obawiam się, że się zepsuje. Bez problemu sobie będzie mógł stać. Także mam zimowe zapasy. Jeżeli ten film wam się podobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Dla tych, którzy są nowi, macie przycisk subskrybuj i zapraszam was na kolejne filmy. Cześć!